Zbigniew Stonoga. I się witamy. Ogłosimy pana rywala. Internet huczał od plotek. Mnóstwo osób się zastanawiało, czy to może Zbigniew Ziobro. Nie ukrywam, że próbowaliśmy zatwić 3 polityków z PiSu. Jeden był nawet bardzo, bardzo blisko tego, żeby z panem zawalczyć, znając pana zamiłowanie. Ale nie, panie i panowie. Otóż rywalem Zbigniewa Stonogi będzie, dokładnie tak, detektyw Rutkowski. Witam serdecznie. Jaka forma? Film sponsoruje GeForce Skins. Jest to strona ze skrzynkami do CS-a. Posiada wiele metod płatności, na przykład SMS, Blik, a nawet PaySafeCard. Z moim kodem SEP4 otrzymacie plus 5% do doładowania. Codziennie możesz kręcić kołem bonusów, aby otrzymać prezent. Koło resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Możesz również zdobywać poziom, dzięki któremu otrzymasz klucze do skrzyń bonusowych. Na GeForce Skins dostępne są też eventy. Otwierając skrzynki z eventów na konto za darmo przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Walutę eventową możesz wydawać na nagrody. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć mojego kodu SEP4, który da wam 5% do doładowania. Link w opisie. Między panami jest wielki konflikt, ba! W książce Zbigniewa Stonogi cały rozdział odnosił się do Krzysztofa Rutkowskiego. Panowie, kiedy to się zaczęło, bo z tego co ja wiem, to już trwa naprawdę latami. No trwa latami, dlatego że byliśmy kiedyś co najmniej serdecznymi kolegami, jak nie przyjaciółmi, po czym Krzyśkowi powinęła się w życiu noga, trafił do więzienia, wyszedł z tego więzienia. Pomogłem mu wystartować na nowo w życiu i kiedy pisowskie ścierwa doprowadziły do tego, że co 2 dni mnie zamykali, puszczali, ja sam nie wiedziałem, kiedy siedzę, a kiedy nie siedzę, to Krzysiu był łaskaw stanąć gdzieś tam w jakiejś pisowskiej TV, czy tam czy SS Komando TV i krzyknąć, dodajcie mi zlecenie na Stonogę, to ja wam go przywiozę z tej Norwegii za wszarz. I to cytuję cię, Krzysiek, i tego ci nie zapomnę. Chodzi o to, że kiedy panu się powinęła noga, pan wcześniej pomagał Krzysztofowi Rutkowskiemu, tak, w życiu, tak, to pan Krzysztof Rutkowski chciał pana ściągnąć z tej Norwegii i powiedział to w telewizji. Słuchamy odpowiedzi Krzysztof Rutkowski. Absolutnie, ja nie przypominam sobie takiego stwierdzenia. Być może Zbyszek dostał tę informację od kogoś, kto starał się w jakikolwiek sposób złowrogi rzucić między nami nienawiść. Ja nie mówiłem słów takich, że miałbym kogokolwiek przywieźć za wsiarz, ponieważ ja takiego słownictwa w ogóle, proszę państwa, nie używam. Nawet jeżeli mógłbym Zbyszka przywieźć, gdyby on mnie o to poprosił, to miałby w tym momencie darmową podwózkę. Ja ze swojej strony absolutnie takiego określenia nie przekazałem, nie mówiłem. Niemniej jednak ludzie różne rzeczy opowiadają. Chciałbym zobaczyć ten cytat, o którym Zbyszku mówisz. Niemniej jednak ja nie przypominam sobie takiego stwierdzenia. Nie jestem na to dziś przygotowany, ale obiecuję, że na następnej spotkaniu ci go przedstawię. Jeżeli, Zbyszku, jeżeli mi to pokażesz, to powiem przed wszystkimi, bardzo przepraszam za moje zachowanie. Niewdzięczne. Ja myślę, że wy to panowie mogliście już wiele lat temu załatwić, bo to ile lat temu się wydarzyło? To się wydarzyło w 2020 roku, a zatem 4 lata temu. Czyli jest pan pewny tego, tych słów? Że nie, jestem pewien. No to o co chodzi? Jeden mówi, że jest pewien, drugi nie. Nie może być pewien tych słów, bo czegoś takiego ja nigdy nie powiedziałem. Tak jak powiedziałem, są ludzie, którzy starają się skłócać innych. Zbyszek ma bardzo dobre zasięgi, jest bardzo aktywny w internecie, robi to bardzo skutecznie. Powiem, że... No nie tak aktywny jak ty, że patikati, hoti w ogóle, to powiedziałeś wszystkim, jest twoje oświadczenia są w mediach, w którym mówisz, ja go zleję za to, co zrobił Patrycja. Co ja zrobiłem Patrycji? Ona sama se zrobiła. Najpierw se zrobiła, jak była tym, kim była, później se zrobiła, jak se wzięła za męża największą kurwę, jaka w Polsce istnieje. No. Ja tego nie podzielam, w związku z tym nasza walka będzie o honor Patikoti. Jeżeli go oczywiście, tak jak ty mówisz, ma. Panowie, kim jest Patikoti? Proszę wytłumaczyć naszym młodocianym widzom. Patrycja Kotecka jest... żoną Zbigniewa Ziobry. Czyli co byśmy nie zrobili, jak jest pan Stonoga? I w 2006 roku wynosiła, kiedy ten był ministrem, wynosiła laptopy, przekazywała je zorganizowanej przestępczości, a ta robiła w Warszawie co chciała, bo Patrycja Kotecka później dopiero stała się żoną Zbigniewa Ziobry. Najpierw była agentką, która miała na swój przedmiot wynoszenie informacji za czasów z Ministerstwa Sprawiedliwości, za czasów, kiedy ta Amanda Wsza była pierwszy raz ministrem. No jak, no co się nie śmiesz? No ja się śmieję, pan z czego, że zawsze jak rozmawiamy, to choćbyśmy nie chcieli,
temat Zbigniewa Ziobry wraca. Ale Zbigniew Ziobro to jest kawałek polskiej kultury i sztuki. To jest kwintesencja skurwysyństwa w jednej osobie. On by mógł doktorat ze skurwysyństwa napisać, nie? A ten kurwa broni jego żony. Taki jest detektyw inwektyw, no. Dobrze, ja panowie, nie chcę się wam wtrącać w ten konflikt, ale uważam, że ktoś tu musi kłamać. Z tego względu, że pan Krzysztof twierdzi, że nie było takiego cytatu, a pan Zbigniew mówi, że ja widział się na własne oczy. Ale Krzysztof twierdził niejedną rzecz, ostatnio jak twierdził... Jeżeli Zbyszek, tak jak powiedziałem, pokaże mi ten cytat, gdziekolwiek on powstał, ja daję słowo, że zrobię publiczne... przeprosiny. I zrobię ale to. Ale mówi, że to widział. Ale nie wiem, czy to oczy. Widział na własne oczy, czy to słyszał, ponieważ ja taki Krzysiu, w Holandii, w Norwegii ja, ma się w celi tego, palmtopa z internetem. Ale, i ja ale, to widzę dzisiaj przed oczyma. Ja myślę, że trzeba sięgnąć do genezy i jeżeli taka publikacja kiedykolwiek miała miejsce, a wystarczy wyklikać, wygooglować. Krzysztof Rutkowski odnośnie stonogi. Ostatnio jak cię googlowałem, to jedyne, co wygooglowałem, to że faceta pomówiłeś o to, że coś zrobił, trafił do więzienia na 8 miesięcy, wyszedł z tego więzienia, dzisiaj jest niewinny. To z tych Googli tak mi wychodzi. Wiesz, no, przeprosiłeś ja myślę, go? Z tych Googli... Przeprosiłeś go, dużo... bo ty w obronie Patrycji Koteckiej, a ja w obronie tego chłopaka, który przez ciebie 10 miesięcy siedział w kryminale. Wiesz, no, ten chłopak w jakikolwiek sposób nie wystąpił przeciwko mnie, w związku z tym nie wiem, o kim mówisz. Być może mówisz o tak zwanym człowieku, o sprawie sprzed 15-16 lat. Dokładnie o tej sprawie mówię. A nawet przed 20 lat. Nie, 16. 16 lat. No ale czasami... Powiedziałeś mu przepraszam? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Mm-hmm. Oczywiście, że powiedziałem przepraszam. Chciałbym to zobaczyć, Krzysiu. No ale oczywiście, że tak. Zbyszek, na rynku... Co trzeba mieć w głowie, Krzysiek, na rynku 35 lat. Nigdy konfliktu z klientem. Nigdy, bezpośredniego. Krzysiek, jakby tu przyszli ci, co ich skonfliktowali się z nimi, ale, to człowieku brakuje miejsca ale, w studiu. Nigdy, a ale, studio słuchaj, mamy zajebiście ale wielkie. Słuchaj, nigdy ja konfliktu z klientem. Nie, no to jest zawsze sacy ochy jachy, no. Ale mówiliśmy, że sobie ad personam szczególnie... Nie wypowiadamy się. Dokładnie. Dlatego dostałem szpierdol. Ach, muszę powiedzieć, że jadę przygotowywać się do Bangkoku. Poleje się krew. Jadę ale tam co, dlatego, ale żeby... młódki tam będziesz miał, czy co, bo o co jeszcze chodzi? Raz? Że krew się poleje, że młódki będą, czy o co chodzi? Bo ja nie wiem, ale... Nie, Zbyszko, nie. Tam będzie przygotowanie. Im więcej krwi na ringu w Bangkoku, tym mniej krwi na ringu Krzysiu, ja cię w Tarnowie. To, jak na tej gali, to będziesz leciał, kurwa się w Warszawie zaczęła z tego Bangkoku. Za darmo przelot ci funduje. Ty jeżeli... chcesz wyjść do Polski, ale... to ja ci za darmo przelot ale zafunduję. Zbyszek, podziela to zdanie... które mówisz mój syn. Tatuś, ten Godzilla cię może pobić. Godzilla? Waży... Godzilla? Godzilla, dokładnie. To jest fakt. Krzysztof Szczotar! Zbigniew! Godzilla z Białołęki Stonoga! Słuchaj, wiesz na co czekają widzowie dzisiaj, Krzysiek? Na Krzysiu, wiesz na co? Popatrz, przez te cudowne okulary za 6000 dolarów. Krzysztofie, wiesz na co dziś czekają wszyscy widzowie przed komputerami? Dawaj. Krzysiek, oni chcieliby zobaczyć twoją grzywkę. To jest prawda, ja czytam komentarze. Zobaczą moją grzywę na następnym panelu i na następnej konferencji. Ale ja czytam komentarze i ludzie piszą będzie ciągle. Proszę o głosy. Specjalnie dla ciebie. A o co chodzi z tą fryzurą? Jak no, o co chodzi z fryzurą? Fryzura jest fryzurą, w związku z tym nie rozumiem pytania, o co chodzi. Dobrze, to może tak doprecyzuję troszkę. Fryzury są różne, prawda? I są takie, które się często powielają w ludzkości i jest taka jedna, której nikt oprócz pana nie nosi. I to mnie bardzo ciekawi, skąd taki pomysł? I tyle lat już to trwa. Najpierw była lekko inna. Z moim barberem wymyśliliśmy to tak zwaną fryzurę na żołnierza amerykańskiego, a później ta fryzura zaczęła się podnosić. Także jak Zbyszek mówi szczota, jest w odpowiedniej formule, jest w kwadracie. Niektórzy mówią kwadrat, niektórzy mówią szczota, niektórzy mówią ach. Kwadratowy łeb. Ja bym ci powiedział, jak mówią, ale by mnie wyrzucili ze studia. Ale Krzysiu, ja mam takie pytanie do ciebie. Słuchałeś dzisiaj Radia Z? Może poważnie pytam. W ciągu dnia, wiesz, ten Szymon Majewski zrobił o nas sobie zbytki takie. Nie słyszałem Zbyszku. I mówi dzisiaj Szymon, w jakiej formule będziecie się bili? A twój, ten, który cię parodiuje, mówi, no w formule Gucci. No. Już widzę, że
Jest dobrze. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Będzie jeszcze lepiej 5 października. 5 października będzie super dobrze. Skacze, jeden na łeb, drugi na szczenę. Myślę, że... I pójdziesz ładnie do pójdę, domu. Pójdę. Ty, a ile ci dali kasy? Bo tak wszyscy pytają, ile kasy dostałeś za to, a to co trzeba robisz. Zapytać organizatora. Organizatorze, gdzie jest organizator? Ja dopytam, no. Ja nawet zaproszę organizatorów, żeby tylko chcieli przyjść i powiedzieć, ale zapewne nie będą chcieli. Ale Krzysiek, co trzeba mieć w głowie, tak poważnie cię pytam, już nie ma spiny wielkie między nami, jebnę ci i przejdzie mi wszystko, no. Ale powiedz tak szczerze, co trzeba mieć we łbie i to kurwa jeszcze we łbie z takim tatarakiem na czubku, żeby kurwa bronić pisowców, żeby się z nimi utożsamiać, żeby jakąś kobietę o naprawdę bardzo chujowej przeszłości promować i mówić, że ja ją znieważyłem, że ją ubliżałem. Ja nigdy w życiu żadnej kobiecie nie ubliżyłem. Zbyszek, no ty masz... Nawet Kryśkę Pawłowiczową, jak pierdala tą sałatę, to by Krystynka, jaka szkoda, ale że proszę poszła, ciebie, ale nie mów o niej. Ale nie mów o niej. Już nie bronię jej. Co, Krystynki? No, no Krystynka oczywiście. Jest zajebista. Nie bronię jej. Ja bym ci Krystynkę dał, ona by cię wyczochrała. O kurwa. A Kryśka chłopa nie miała 10 lat? Zbychu, myślę, że powinieneś się tym zająć. Wiesz co, ja nie jestem zboczeńcem, kurwa. Ja z koniami nie latam. Panowie, tutaj widzę, że schodzimy na tematy polityczne coraz bardziej, no bo nie da ale się ja ukryć. Ja pochodzę z polityki. Mnie polityka stworzyła, mnie polityka zabiła, mnie polityka zniszczyła całą rodzinę, a ten kurwa facet, który tu siedzi, broni jakiejś kurwa pani, która poszła za tego wykolejeńca społecznego Ziobro i co? No. No i powiem co? Więcej, pan też był politykiem przecież przez długi czas. Ale my się ze Zbyszkiem poznaliśmy w Sejmie. My się ze Zbyszkiem poznaliśmy. Poznaliśmy się, jak kurwa nagrywałeś, jak Leper ze mną prowadził rozmowę, żeś poczuły, bo zakładał. I jak Zbyszek. Gasińskiego robiłeś wszystko Zbyszek, przeciwko Andrzejowi Leperowi, żeby oddalić Zbyszek. Od niego Bogdana Gasińskiego, który opowiadał mu w 2001 roku o klewkach i o talibach. Krzysiek, daj mi dokończyć. Zbyszek, ja o klewkach i talibach wyśmiewałeś się, robiłeś wszystko. Dałem nagranie, bo i ja ciebie nagrałem w mojej książce i ludzie kot plamkowy sobie szczytują i mogą posłuchać, co mówiłeś w 2001 roku. Zbyszek, robię ja wszystko, ciebie... żeby Leper uznał go za niewiarygodnego. 15 lat później ale okazało widzisz... się, że więzienia CIA w Polsce były. Pytanie tak? do ciebie. Były kto CIA, kto były. I ile ci zapłacił były. Za to, żebyś wtedy deprecjonował postać Gasińskiego? Wyłączcie telefony, bo głośno tu. Słuchajcie, ja nie deprecjonowałem i nie podważałem Gasińskiego. Ja wiem, że to, co wymyślił Gasiński i co przekazał Leperowi, a Leper poszedł w tym kierunku, popełnił błąd. Przede wszystkim obraził, przede wszystkim pomówił wielu polityków, którym zarzucił łapówki, którzy tej łapówki nigdy nie wzięli. O tym doskonale wiesz. Leper przegrał wszystkie sprawy w sądzie, które ludzie mu pozakładali. Najpierw wystąpił na mównicy i obciążył ludzi czymś, co było nieprawdą. Bo gówniany system sprawiedliwości wiesz, no, w Polsce zawsze skaże i doprowadzi do skryminalizowania życia ludzi, którzy mówią prawdę. Coś o tym wiem i tak się stało z Andrzejem Leperem. Na koniec, gdy nie dawali już rady, odebrali mu życie. I ty, Krzysiek... Wiesz, mam odmienne zdanie na ten temat, ponieważ ja mam 10 argumentów na to, że Leper popełnił samobójstwo, ponieważ rodzina poprosiła mnie o to, żeby tę sprawę wyjaśnić. Krzysiek, nie było dzień przed pogrzebem Andrzeja Lepera u pani Irki w domu, rozmawiałem z Tomkiem i wiem, jaka była sytuacja. Wiem, jak Maksymil wysłał policję do nich do domu, bo Tomek go wystraszył, że powinno się cię zastrzelić i w przeddzień pogrzebu Andrzeja Lepera wbili się do nich antyterroryści i zabrali Zbyszek, mi całą broń. Jest jedna nie broń tych wykolejeńców. Ja nie bronię wykolejeńców. Ale PiS kurwa nie da się PiSu. A dlaczego w ogóle ty jesteś PiSowski? Ale... Przecież oni ci też zrobili kuku po drodze tak, w życiu, oczywiście, no. Że tak. Czemu oczywiście, ty się kurwy tak. bronisz? No? Nie, ja są kurwy a ja ich nie bronię. Zbyszek. No jak nie bronisz? Jestem jak usiadłeś, palce trzyma i pierdolisz kosałe opały. Powiedz prawdę. No. Ogląda nas 80 tysięcy ludzi. Bardzo was serdecznie pozdrawiam, kochani. Pozdrawiamy was. Ten was jeszcze nie pozdrowił. Krzysiu, pozdrów państwa. Pozdrawiam wszystkich bardzo. Bardzo ładnie, Krzysiu. No. Uczysz się, widzisz, kurwa. Ale na stare uczę. Lata a się ja uczysz. Przy no. tobie. Ja tu muszę widzę się... inspirację Słuchaj. Marcinem Najmanem. Kto? No. Ja? No, ale Marcin to jest zajebisty chłopak. Marcin, ja cię bardzo pozdrawiam. Marcin pozdrawiamy cię serdecznie. No. Wracając, prosimy o odpowiedź. Ty, ale Krzysiek, czemu pan broni? Krzysiek, im zależy? Słuchaj, ja nie bronię. Znaczy, ja cytuję słowa. Nie bronię PiSowców. Ja nie bronię Koalicji Obywatelskiej. Ja nie bronię nikogo. Od Koalicji Obywatelskiej 5 kroków na nie
bronię nikogo. Nie bronię nikogo. Ja się w politykę w tej chwili absolutnie nie mieszam. Absolutnie. Jestem zupełnie z boku. Nie chcę, ponieważ mnie polityka, również jak wiesz, i ciebie skrzywdziła. To, co robiliśmy i poznaliśmy się w Sejmie w 2001 roku, znamy się już praktycznie 23 lata. I po 23 latach stanąłeś pisowcom na przeciw, nie wiem za co, za ile. Nie. Powiedziałeś, ja wam, dajcie mi zlecenie, ja wam go zawsze do Polski. Nie, to przywiozę. Jest nieprawda. To samo powiedziała Patrycja. To samo powiedziała Patrycja, kiedy przyszła do mnie i zadała pytanie, czy prawdą jest, że ja dostałem zlecenie, żeby inwigilować Zbyszka Ziobrą. Absolutnie takiej sytuacji nie było, ale Patrycja o to zapytała. Zbyszek w pewnym momencie odgryzł się na mnie. Myślę, że też chodziło między innymi o Patrycję, która latała ze mną na różne akcje po całym świecie. Lataliście we dwoje, kurwa, samolotami. Krzysiu, jakbym cię nie znał, to bym ci uwierzył. No. Ona latała, ona wszystkie genotypy tam zbierała twoje. Słuchaj... Lataliśmy, robiliśmy robotę. No ja wiem, no robiliście robotę, dobrze. Ja tam nie wiem, nie byłem, nie widziałem, ale sam mówię, że robiliście. No. Dobrze, natomiast ja mam pytanie, bo ponieważ mówi pan, że absolutnie nie było takiej sytuacji z taką wypowiedzią, więc skoro nie było... Nie przypominam sobie takiej dobrze, wypowiedzi. Dobrze, okej, to jakby pan to ocenił, gdyby ktoś po tylu latach znajomości zachował się w ten sposób po tej bardzo przyjaźni? Bardzo źle bym to ocenił i tak jak powiedziałem, ja ze swojej strony takich słów nie wypowiedziałem, jeżeli Zbyszek dostał takie informacje. Jeżeli Zbyszek dostał takie informacje, mówi, że to wierzcie mi, podczas kolejnej, jeżeli Zbyszek przytoczy mi ten cytat gdziekolwiek z mediów, to ja publicznie przepraszam Rurku, Zbyszka. Laptopa, ja zaraz przepraszam Zbyszka. Rurku, przepraszam Zbyszka centralnie za te słowa. Ale Zbyszek nie przytoczy tych słów z żadnych mediów, w związku z tym do tego nie dojdzie. Natomiast... Zrobimy sobie taki teraz teścik. Tutaj prowadzący nie wie, ja przejmuję rolę prowadzącego i pokażemy ludziom, jak to wygląda. Bardzo cię proszę o uczciwość. Krzysztof, ja odpowiem na 3 twoje pytania, najtrudniejsze, ty na moje 3. Pytanie pierwsze. Czy prawdą jest, że w najtrudniejszym momencie twojego życia pomogłem ci jako pierwszy i jedyny? Pomogłeś mi, tak, ale nie jako jedyny. Dobrze. Czy jako pierwszy? Jeden z pierwszych, ale nie jako jedyny, nie jako Krzysiu, pierwszy. Krzysiu, czy przeżyliśmy wspólnie bardzo fajne chwile w naszym życiu? Ale przeżyliśmy... Cudowne spotkania, balety, czy to prawda? Ale przeżyliśmy bardzo piękne chwile, balety i spotkania i myślę, że wszystko jeszcze przed nami. I ostatnie pytanie, Krzysztofie. Czy to, co ci mówię, to, co ci zarzucam, jest prawdą czy fałszem? Jest absolutnym fałszem i jeżeli mi to potwierdzisz, to powiem słowo przepraszam. Dobrze, proszę, ja nie przypominam, teraz... nie przypominam sobie takich słów, które by padły z moich ust. Słucham teraz twoich 3 pytań. Czy kiedykolwiek nagrywałeś mnie raz czy wielokrotnie w trakcie naszych rozmów? Po tym, gdy się dowiedziałem, że nagrywałeś mnie u Andrzeja Lepera 2 grudnia 2001 roku, nagrałem cię raz, jak wracałeś z Białegostoku i opowiadałeś mi o tym, że odszedłeś z ugrupowania Samoobrona. Nigdy później cię nie nagrywałem, ale uwaga, korzystam, ponieważ moje telefony są publicznie dostępne, to korzystam z takiej usługi Playa, centralka wirtualna Play i wszystkie rozmowy wchodzące i wychodzące na moje telefony, które są publiczne, nagrywają się automatycznie. Muszę ci powiedzieć, że nigdy nie nagrywałem ciebie na spotkaniu z Leperem, ponieważ nie mam takiej maniery i takich zasad. Na następne spotkanie przynoszę ci protokół przesłuchania świadków. Ale absolutnie, jeżeli ktokolwiek, ktoś takiego powie, to ciebie skłamał. I takiej sytuacji nigdy nie było, żebym kogokolwiek nagrywał z tak zwanej grupy samoobrony. Owszem, są robione nagrania jedynie w przypadku no. Porwań okupowych. A czy ja kogoś porwałem? Nie, ja ciebie nie nagrywałem. Ale Zbyszek, nigdy w życiu ciebie nie nagrywałem. Jest to błąd Krzysiu, absolutnie. To jest twoje zboczenie. Ty mnie nauczyłeś, poczęstowałeś Ja sądzę, ja kurwa od kiedy ciebie poznałem, zacząłem ludzi nagrywać. Nigdy nikogo nie nagrywałem. A najgorsze jest to, że nie wiem, gdzie absolutnie, co mam. Absolutnie. Tego nigdy nie robię, bo wiem, że osoby, które nagrywają, wielokrotnie na tym tracą, ponieważ te nagrania obracają się przeciwko nim. I to jest dla mnie finish. Powiedział Krzysztof Rutkowski a w 100% prawdę. A co Krzysztof Rutkowski powie na słowa od Zbigniewa Stonogi, który mówi, że no Krzysiu, zobaczymy się w klatce, dostaniesz 2 szybkie liście, padniesz. No myślę, że wiesz, musi najpierw nie trafić. I sądzę, że jestem szybszy od niego. A i tu cię mam.
Powiem ci, że ja też sądzę, że jesteś szybszy ode mnie. No. Szybciej skończysz niż ja rozpocznę. Zbyszek, pamiętaj, i tak jesteśmy wygrani we dwóch. Ja i ty. Krzysiek, ponieważ zdecydowaliśmy się na coś, co nam pomoże. Tobie pomoże z pewnością rzucić parę kilo, mnie z pewnością pomoże. Już 17 schudłem przez ciebie. Dzięki mnie. Dzięki tobie. No i myślę, że wyjdzie nam to jest, Państwa, wszystkim wyjdzie nam to na zdrowie. To jest właśnie ten narcyzek, nasz Krzysiu Krzysiunio Szczota-Rutkowski. A jest oczywiście i Zbigniew Godzilla Stonoga. Panowie, ja tutaj widzę jeszcze inny nickname, który pan ma, pseudonim. Otóż podpisują pana, nie wiem dlaczego, Zorro Rutkowski. Tak jest. Czemu tak Zorro? Bo nie ma lasa. Słuchajcie, nie, dlatego że... Masz laso? Nie, oczywiście, że mam. A kunia? Ale też mam. I umiesz na laso ale kunia łapać? Nawet w jednym z pojazdów 600. Pojazdów, chyba w leasingu. Te pojazdy to wszystkie w leasingu są. Nie, już komornik czeka, żeby pozabierać, kurwa. I tu widzisz... Zorro, i tu a tam komornik z lasem... Ale i tu w tym momencie się mylisz. 17 pojazdów, żaden praktycznie w leasingu. Natomiast mam inne jeszcze ale pytanie. Ale czekajcie, bo tak sielsko się zrobiło. Teraz ja. Bardzo. Słuchaj, Krzysiek, zobacz, bo coś powiem o nich źle teraz. Popatrzcie, słuchajcie, rurka, nie mają stołu, są tak ujebane, że tu się pili, pluli. Zobacz, Krzysiu, jakie są urąbane stoły. Ja to widzę wszystko. No, widzę. Natomiast mam pytanie. Gdyby zamiast Krzysztofa Rutkowskiego siedział tutaj Zbigniew Ziobro, jakby to było? Nie, on by nie siedział tutaj. On by, kurwa, w moich objęciach konał. Zbyszek by był przegryzł tętnicę. Ja proszę o scenariusz, jak by wyglądała ta walka. Wychodzi pan do klatki, naprzeciwko stoi pana ulubieniec, Zbigniew Ziobro. Zdejmuje rękawice, zżera mnie, a następnie podgryzam mu, kurwa, szyję. A ja kibicuję Zbyszkowi. Któremu? A oczywiście Stonodze. A proszę. A, bo to, o Patrycję, to powiedz, że ją kochasz, chciałbyś, żeby ona była wolna, przecież a nie, wiesz, że ty w jej ale obronie. Przecież ty wiesz o tym, że on też mnie skrzywdził. Wiesz o tym. Krzysiek, doskonale. Ja mam takie pytanie do ciebie, bo tak latasz po tych internetach, wszyscy cię puszczają, jesteś takie ochy jachy, nie? A powiedz tak szczerze, nie? Bo, powiedz szczerze, teraz jedno pytanie. Czy zażywasz niebieskie tabletki i jaki kolor tabletki zażyjesz przed walką? Słuchaj, nie zażywam tabletek w kolorze twojej marynarki. Absolutnie. Nie zażywam żadnych tabletek. A, do marynarki się przyjebałeś. A, widzisz, ale twoja za to jest fikuśna, bo moja, posłuchaj, oni tak mnie pierdoleją, te pisowskie kurwy, że ja z lumpeksu i to pani mi chciała rękaw obciąć, bo mi 3 kilo brakowało, a ty, kurwa, zapierasz w marynarce za 15 klocków, bo się z pisowcami zadajesz. Ty taką marynarkę trzymasz w bagażniku swojego Ferrari. Moje Ferrari, La Ferrari, widzisz? Nierozpakowane, stoi na policyjnym parkingu, nówkę, ja sztukę, jedyną w Polsce La Ferrari, zabrały pisowskie kurwy i trzymają, na parkingu jeszcze moje La Ferrari. Jak mnie zamykali, sobie zamówiłem przez zamknięcie, słuchajcie, mojego auta jeszcze nie widziałem, nie? Bo tacy właśnie tutaj lowelasi jak pan Krzysio się kurwa pisowcom wysługiwali i tacy nigdy, jak ja trafiali do pudła, a Krzysiu latał Zbyszek, i robił biznes. Nigdy się nie wysługiwałem pisowcom. Krzysiu, nikomu cię nie wysługiwałem. Krzysiu, nigdy. Za to dostaniesz łeb. Nigdy. No i przyjmuję to absolutnie w tym momencie, tę propozycję. To skoro tak, to panie i panowie, czas na pierwszy w historii face to face. Zbigniew Stonoga, Krzysztof Rutkowski. O proszę. Panowie, ręce teraz opuszczamy, podchodzimy jak najbliżej do siebie. Tak to robią freak fighterzy. I co macie sobie do powiedzenia twarzą w twarz? Mam dla ciebie prezent. Detektyw Rutkowski, prawdziwa historia i porwania, ale dla Zbyszka Stonogi, mojego sparring partnera z życzeniami honorowej walki. Krzysiu, bardzo dziękuję. Obiecuję ci, że w związku z tym prezentem dostaniesz tylko jednego strzała. A z torbą będziesz mógł chodzić do banku po pieniądze, żeby cię nie okradli. Fajnie, a wrzucisz coś do torby? Już jest wrzucone. A pieniążek? A kto mi do pieniążek? Pieniążku. Ja nie mam pieniążek. Ziobro mi zajmował wszystko, człowiek. Kurwa, sekse szampana kupić głupiego za 15 tysięcy, do czego patrzy, ślina cieknie. Słyszałeś, nie? Dla Paris. Panie i panowie, to nie koniec. Hotelu, o którym marzę, żeby do niego pojechać. To nie byłeś jeszcze w hotelu de Paris? Bo nie miałem okazji, ale myślę, że pojadę. To nie koniec, panie i panowie, bo ich spotkania będziecie mieli jeszcze wielokrotnie przed tą galą. Pozycja bokserska, Krzysztof Rutkowski, pozycja bokserska. Jedna z najważniejszych walk, Arena Jaskółka.